Po prawie 80 latach do Dusznik Zdroju powrócił album ze starymi negatywami. Jest ich blisko 1500. Ich autorem jest przedwojenny lekarz uzdrowiskowy. Album przypadkowo znaleziono na Podlasiu i odbył niesamowitą drogę do Dusznik. O szczegółach Maciej Maciejewski. Tuż po wojnie szafę, w której ukryty był album, szabrownicy wywieźli z Dusznik na Podlasie. Wiele lat później zbiór podarowano panu Piotrowi Strzałkowskiemu z Warszawy. Był niepodpisany. Pan Piotr przemierzył do Nośląskie miasta, by dowiedzieć się czegoś o autorze zdjęć. W odnalezieniu fotografa pomogły mi zdjęcia jego psa, które były zrobione na balkonie oraz przy wyjściu przy drzwiach. Przyjechałem do Dusznik, ponieważ podejrzewałem, że to jest Dolny Śląsk, i znalazłem drzwi. Balkonu nie było, ale były wcześniej. Najwięcej zdjęć wykonano w Dusznikach i okolicach, między innymi w Jelenie Górze. Tak przed wojną wyglądał pałac w Kamieńcu Ząbkowickim i palmiarnia w Lubiechowie. A to już basen w Polanicy Zdroju i pani w wełnianym stroju kąpielowym. Widać tu wiele obiektów, których już dzisiaj nie ma. Na przykład kościół w Dusznikach, wiele innych chałup, które rozebrano bądź się rozleciały, ale są tutaj również takie obiekty, które w tamtym czasie wyglądały dużo gorzej niż dzisiaj. Na przykład? Na przykład młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju. Na tych zdjęciach nie ma elementów faszystowskich. Album kończy się na 1938 roku, ale autor ich nie należał do NSDAP, był lekarzem uzdrowiskowym. Dzięki zdjęciom można się wiele dowiedzieć o pracy ówczesnych rolników. Do pługów zaprzęgano krowy albo ciągnęli je sami ludzie. Dzisiaj trudno byłoby pokazać prace polowe w okolicach Dusznik, ponieważ pola ze zdjęć zarosły lasami. Pan Piotr na podstawie tego albumu, w którym znajdowało się 1400 zdjęć, napisał książkę i również odwiedził te miejsca, które były na fotografiach. Te miejsca to oprócz Dolnego Śląska także region Morza Śródziemnego. Panu Piotrowi podróż zajęła 5 lat. Teraz cenny album podarował Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Fakty Maciej Maciejewski.